Gość poranka Dwójki. Akordeonista Maciej Frąckiewicz, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam cię Paweł, witam państwa. Pierwszy jesienny gość poranka Dwójki, jest szal, jest marynarka, wszystko się zgadza, tak jest, aura jesienna, a muzyka, o której będziemy mówić, znalazła się na płycie, która została wydana na początku tego miesiąca, we wrześniu. Portret kochanki i efekt konkursów Bonn z ubiegłego roku, czyli miłe wspomnienie. Dokładnie, jest to pokłosie właśnie konkursu. Konkursu, który nazywa się niż ja? No tak naprawdę po polsku to powinniśmy powiedzieć niemiecki konkurs muzyczny, no bo to jest Deutsche Musikwettbewerb. I to jest najstarszy niemiecki konkurs. Wszystkie instrumenty są tak naprawdę spośród tych, które wszyscy instrumentaliści tak naprawdę są spośród tych, którzy mogą brać udział. Co ciekawe, w tamtym roku pierwszy raz była możliwość, aby był akordeon wśród tych instrumentów. Wykorzystałeś tę możliwość? Wykorzystałem tę okazję i no tak jakoś... Rozbiłeś stawkę. Tak się jakoś złożyło, że akurat wygrałem ten konkurs razem z otrzymaniem dodatkowo nagrody publiczności, co równie cieszy. No właśnie, bo z jednej strony jurorzy, z drugiej publiczność zdecydowali, że to właśnie ty byłeś najlepszy. Jak przebiegał wtedy ten konkurs? Co było w programie? Na ile to było? To były 4 etapy i dwa pierwsze etapy były oceniane tylko przez tak zwane fachjury, czyli przez jakby instrumentalistów z danej dyscypliny, czyli w moim przypadku akordeonistów, a kolejne dwa, czyli trzeci i czwarty, była już cała komisja, około 20 bodajże, wydaje mi się, bo 23 osoby to były. I trzeci etap to był taki recital, powiedzmy pół recital, ale zupełnie to było takie carte blanche, każdy mógł sobie zagrać zupełnie co chce i jeszcze opowiadać, musiał to moderować w pewien sposób, więc ja pamiętam, że grałem utwór Mikołaja Majkusiaka, który zresztą jest na tej płycie, Diad, utwór Krzysztofa Pendereckiego, oraz utwór Alfreda Schnittke, który również znalazł się na tej płycie. A więc ta płyta jest no niejako pokłosiem tego finału. Ale to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo jeżeli tak obszerne grono już nie tylko instrumentalistów specjalizujących się w danych instrumentach, to jakieś pole do rywalizacji na pewno jest. I to też jest bardzo ciekawe. Jak jest, na przykład, no i troszkę inne już wówczas, no bo to tak naprawdę zostałem wyłoniony jako najlepszy z tych akordeonistów po tych pierwszych, dwóch nas przeszło tak naprawdę po pierwszych dwóch etapach, ale potem już troszeczkę inne aspekty myślę, że wchodzą w grę. Inaczej się już ocenia innego instrumentalisty, już się nie patrzy na te rzeczy takie strict jakby wykonawcze, techniczne, tylko ogólnie na cały kształt jego kreacji artystycznej. I wydaje mi się, że no akurat... To jest, uważam, bardzo dobre, bo tak naprawdę konkurs według mnie powinien wyłonić osoby, które mają coś do powiedzenia, mają jakąś osobowość sceniczną, mają właśnie, są w jakiś sposób charakterystyczne. I ja sobie zawsze, jeżeli ja oceniam, sobie zawsze odpowiadam na pytanie, czy chciałbym na taki koncert takiego muzyka pójść i go wysłuchać, powiedzmy, półtorej godziny, tak? 2 razy po 45 minut. I nie zawsze udaje mi się znaleźć odpowiedź twierdzącą, nawet wśród tych właśnie zwycięzców wielu konkursów, bo to może jest, powiedzmy, perfekcyjny technicznie, ale no po pół godziny to już tak naprawdę wystarczy nam tego słuchania. Szczególnie dojmujące bywa to w przypadku konkursów konkretnych instrumentów, prawda? Wiolonczelowych, fortepianowych. No, nie chciałbym już wchodzić w szczegóły, ale no, chciałem po prostu jakoś zwrócić tylko uwagę na ten, powiedzmy, problem. Że ten aspekt właśnie możliwości słuchania różnych instrumentów w finale to jest niewątpliwy atut. A więc na ile program zawarty na tej płycie, te kompozycje były oczekiwane przez wydawcę, czyli także organizatorów konkursu, tak, a na ile było dowolność? Tak naprawdę dostałem tutaj właśnie również carte blanche, oczywiście do dyskusji z wydawcą i też współwydawcą, którym jest Deutschlandfunk Kultur z Kolonii, który sponsorował jakby część nagrania, czyli dał salę i całe zaplecze techniczne. Ale tak naprawdę cała decyzja należała do mnie. Były różne pomysły, ale tak jakoś ostatecznie pomyślałem, że chciałbym w końcu taką naprawdę kolorową płytę pokazującą wszelkie moje możliwości. A wszelkie twoje możliwości to jest jak zawsze muzyka dawna i współczesna, muzyka XX wieku i ta, która powstaje właściwie tu i teraz, bo wspomniałeś o kompozycji Diad Mikołaja Majkusiaka, ale tytuł tej płyty wziął się z kompozycji Zygmunta Krauzego, Portret kochanki. To są zresztą dwie premiery, jeżeli chodzi o nagrania, prawda? Tak, dokładnie. Ten utwór zresztą profesora Krauze troszeczkę tak w ostatniej chwili, bym powiedział, wskoczył na tą płytę, bo Miałem przyjemność wykonać go w październiku ubiegłego roku, a nagrania się odbyły w listopadzie. Więc tak naprawdę zupełnie, można powiedzieć, przypadkiem ten utwór po prostu mi się spodobał. Okazało się, że pasuje bardzo dobrze do płyty i dołączyłem go właśnie do tego nagrania. No właśnie, jak byś scharakteryzował ten repertuar? Czy to jest muzyka dla ciebie jednorodna, konsekwentna, opowiadająca pewną całą historię? Jak na to patrzysz? Czy... Na pewno historię można tutaj znaleźć, ale muzyka absolutnie nie jest jednorodna. Jest to raczej taka historia takiej natury troszeczkę jakby można powiedzieć, że każdy utwór o czymś traktuje i to wszystko się gdzieś zazębia, no bo tak naprawdę pierwszy utwór jest to utwór Alfreda Schnittke napisany do sztuki Gogola, czyli taka troszeczkę surrealistyczna wizja, też muzyczna, a za chwilę mamy Luciano Berio, który gdzieś ten surrealizm też się przeplata, ale z drugiej strony i jedno i drugie można powiedzieć, że traktuje o aspektach miłości w życiu, co wszystko jakby cementuje ostatni utwór pod tytułem Portrait of a Lover. Tak? A jeszcze mamy pomiędzy utwór Piazzolli, które wszyscy wiemy, że tango jednak jest tą walką miłości ze śmiercią i tak naprawdę wszystko się tu ładnie jakoś ze sobą składa. I odniesienie do muzyki dawnej w postaci kompozycji Jeana Philippa Ramo. To dokładnie, chyba... Rozmowy mus. Tak. I kura. Czyli inspiracji. Czyli inspiracje też tutaj są, inspiracje naturą, bo Berio to jest też taka, powiedzmy, troszeczkę, ja to sobie wyobrażam, troszeczkę taka sielankowa, ale raczej ciemniejsza opowieść. No i bukoliki Lutosławskiego bazujące na polskiej muzyce ludowej. To można znaleźć na płycie Portret kochanki naszego gościa. Młodzi słuchacze do książek, bo chciałem zapytać o to, czy akordeon zapewnia powodzenie w tej sferze życia, jakim jest miłość? Myślę, że nie przeszkadza. Ale zajmuje obie ręce. Znaczy, no tak, ale to tak naprawdę myślę, że jest też, nie wiem, czy mogę mówić tak wcześnie, ale coś... Mówimy oczywiście o uczuciu. Coś erotycznego w tym instrumencie i w ogóle w instrumentach, które są jednak bliskie nam. W sensie, no wiolonczele też nas obejmuje, tak. Instrument też się obejmuje. No ale właśnie dlatego nie ma miejsca na tę osobę, która znajduje się w tytule płyty. W tym momencie akurat. Dobrze, czyli, ale można słuchać, proszę państwa, także proszę wsłuchiwać się nie tylko w tango Piazzolli. My za chwilę przywołamy bukoliki. Sacrum Profanum to będzie festiwal i wydarzenie, na którym także wystąpisz. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, bo kompozycja Eastmana, która pojawiała się w opracowaniu na 3 kwartety smyczkowe, tym razem na 4 akordeony. Tak, znaczy tu trzeba zwrócić uwagę, że jest to utwór, tak jak kompozytor sobie zażyczył, że jest na dowolne instrumenty i znaczy zwykło się głównie go wykonywać na fortepianach, 4 bądź więcej. Natomiast to był pomysł Michała Mędyka, aby spróbować to na akordeonach i uważam, że naprawdę bardzo dobrze to brzmi. No niestety ten koncert jest naszej dwójki, czyli mój i Rafała Łuca, a wszystkich partii nie byłoby możliwości zagrać na 2 instrumentach w tym samym czasie, więc po prostu nagraliśmy wcześniej tak jakby playback, nasz własny playback. Taśmę. Taśmę, ale można powiedzieć, że to jest tak naprawdę playback, no bo mamy jakby są są 4 warstwy instrumentalne, 2 zostały nagrane, 2 będą na żywo i co warto podkreślić, Piotr Peszat zrobił aranżację tego wszystkiego. Również troszkę w tej warstwie elektronicznej od siebie dołożył. I myślę, że na pewno efekt będzie co najmniej satysfakcjonujący. Do 1 października wtedy również prawykonanie utworu Katarzyny Głowickiej. Tak, nowy utwór na 2 akordeony z elektroniką pod tytułem Farewell River. No taki typowo minimalistyczny utwór w stylu tej kompozytorki, otwierający ten wieczór. W najbliższym czasie koncerty w Niemczech, między innymi, tak, z jakim programem? Taki mam ten weekend troszeczkę wyjazdowy, bo piątek, sobota, niedziela mam 3 koncerty w Niemczech, w Zagłębiu Rury, czyli tam Essen, Duisburg, Gelsenkirchen i prosto lecę już potem do Krakowa. Z jakim repertuarem? W dużej mierze te utwory, które są na płycie, bo to jest niejako promujący płytę. ale również utwór Piotra Tabakiernika, który na poprzedniej swojej płycie z Mozartem nagrałem. Bardzo ciekawy utwór bazujący tak naprawdę na stylu Mozarta. Oraz nowa sonata, zamówiona w ramach zamówień kompozytorskich IMIT, nowa sonata pod tytułem El libro olvidado, czyli zapomniana księga, sonata Edwarda Sielickiego. To będzie premiera w ten weekend w Niemczech. A więc zapraszamy. Kto z Państwa słucha Dwójki, będąc w Zagłębiu Rury, ten może się wybrać na koncerty w Niemczech, ale później razem z Tobą do Krakowa przetransportować się na Sacrum Profanum. Maciej Frąckiewicz był naszym gościem. Portret kochanki, ta płyta już do nabycia. My sięgamy po bukoliki Witolda Lutosławskiego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.